Witajcie, tu Arek, firma Lightleaf. Dzisiaj jesteśmy na małej, stosunkowo małej instalacji w okolicach stolicy, czyli pięknej Warszawy. Mińsk Mazowiecki, dokładniej nasza lokalizacja. Dzisiaj mamy tutaj cztery usługi, cztery mycia na samych dziesiątkach. Chłopcy już wcześniej wyjechali z bazy z Częstochowy i myjemy naszą pierwszą, ale piękną lokalizację. Super warunki pogodowe, nie pada, nie jest zbyt gorąco, około 18 stopni. Spokojnie myjemy tą instalację, jest na dachu. Dzisiejszy sprzęt to są kije wysięgnikowe, takie 15, one spokojnie ogarniają nam tą wysokość dachu. Panele, tak jak mówiłem, 10 kWp. Rozłożone na różnych połaciach dachu, każdą trzeba umyć, zwłaszcza z jednej strony, prawdopodobnie od zawiecznej, te panele są stosunkowo mocno brudne. Trzeba używać tutaj wody z podgrzewem, tak żeby nam to wszystko zeszło, ale duży ogród, także jest odejście, jest gdzie z kijem odejść od dachu. Jak jest małe odejście, to wtedy jest problem, trzeba używać drabiny. O, tu widzicie, nasze chłopaki nawet na gruncie potrafią kask mieć na głowie, są zmęczeni moim marudzeniem, że zawsze pracujemy w kaskach, także nieraz aż za bezpiecznie to robią, stojąc na ziemi w kasku. Tu widzicie porównanie brudnej i czystej instalacji. Po lewej instalacja umyta, po prawej jeszcze zabrudzona. Zaraz będziemy kończyć. Mniej więcej takie mycie dziesiątki na różnych połaciach to nie jest aż takie szybkie, jakbyśmy to mieli na jednej połaci dachowej, i trwa w okolicach 2 czy 3 godzin. Jeśli Wam się spodobał ten filmik, polajkujcie, zróbcie subskrypcję, a jeśli potrzebujecie profesjonalnego wykonawcy usługi mycia, zapraszamy na www.lightleaf.com, zadzwońcie, napiszcie, żegnam Was.